Witam. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym z kilku, które chciałbym poświęcić grze Armored Brigade. Jest to gra dość wyjątkowa. Pierwszą część, czyli tą, którą dzisiaj oglądacie, od razu znaczy, że chciałbym poświęcić takiemu wprowadzeniu i omówieniu podstaw mechaniki, więc jeżeli to Was nie interesuje, to możecie ją sobie darować. Taką właściwą rozgrywkę zaczniemy w drugim odcinku. Natomiast jeżeli na przykład dopiero co nabyliście tę grę, albo planujecie jej nabyć i chcecie zobaczyć w ogóle, czym ona jest, to myślę, że to Was zainteresuje. Jest to gra poświęcona współczesnemu polu walki. Znaczy współczesnemu jest to określenie umowne, ponieważ dotyczy tak naprawdę okresu zimnej wojny. Więc okresowi, który już można powiedzieć 30 lat temu dobiegł kresu, a tylko umownie uważa się go za współczesny, ponieważ przyjęło się tak mówić, że współczesne to jest wszystko, co miało miejsce po 1945 roku. W odniesieniu do militariów, ale uważam, że to już określenie jest trochę mało precyzyjne. I jest to gra real-time strategy, czyli gra strategia czasu rzeczywistego. Jak już wspominałem kilka razy na kanale, z tym gatunkiem miałem w życiu mocno pod górkę. Pierwszą grą, którą miałem okazję zagrać, była Dune 2, gdzieś tak w okolicach początku liceum. I pamiętam, w tą grę wsiąkłem absolutnie. Do tego stopnia, że rysowałem sobie w osobnie kupionym do tego zeszycie mapki poszczególnych obszarów, opisywałem sobie strategię walk, dzieliłem się tym z moim dobrym kolegą Marcinem, który zresztą też był w tamtych czasach moim bardzo dobrym kumplem z racji miłości do gier strategicznych. Zresztą w jego przypadku poszło to nawet dalej, bo dzisiaj jest pilotem wojskowym. Natomiast po takim zachwyceniu się Dune 2 przyszło potem jakby otrzeźwienie? Trudno mi powiedzieć. W każdym razie każdy kolejny RTS, za którego się chwytałem, jakoś mnie coraz mniej przyciągał. Wynikało to w dużej mierze z tego, że te gry były po prostu mocno schematyczne. Najpierw dostawaliśmy po prostu klony Dune 2, a później klony tychże klonów. W efekcie czego każda z tych gier polegała właściwie na tym samym, czyli zbuduj sobie ileś tam fabryk, kopalni, produkuj i pierdyliad czołgów i po prostu rozjedź wroga. Mało w tym było finezji, mało w tym było strategii, a jeszcze mniej historii. W efekcie czego w pewnym momencie od RTS-ów zacząłem uciekać tak daleko jak się da. Z pojedynczymi wyjątkami typu na przykład StarCraft, które na przykład broniły się fajną historią. Albo Blitzkrieg, który rzeczywiście czuć było klimat II wojny światowej. Raczej od takich gier uciekałem. W efekcie czego, kiedy pojawiła się Armored Brigade, też podszedłem do niej trochę jak do jeża. Ale kiedy trafiłem na głosy mówiące, że oto pojawiła się po raz pierwszy od wielu, wielu lat gra poświęcona współczesnemu polu walki, która ma szansę stanąć w szranki z moim ukochanym Steel Panthers Main Battle Tank, postanowiłem, dobra, spróbuję. Musiałem trochę poczekać, tak naprawdę grę kupiłem dopiero niedawno, ponieważ wyłapałem ją na promocji Steamowej. No nie jest ona szczególnie tania, jako dałem na nią na obniżce około 100, w rzeczywistości kosztuje gdzieś tak około 150, ale muszę przyznać, że jest to gra warta tej ceny. Stworzyło ją studio Vatica Studios, a wydał Matrix, firma rzeczywiście bardzo zasłużona, jeżeli chodzi dzisiaj o komputerowe gry strategiczne. I w tym materiale chciałbym pokazać Wam z grubsza, jak działa mechanika tej gry. Zacznijmy zatem, tutaj mamy na starcie określoną ilość opcji, które można powiedzieć są dla nas dość oczywiste. Zacznijmy od New Game. I teraz mamy tak. Single Mission, czyli wybór jednego ze scenariuszy, które mamy w grze. Generate Mission jest czymś takim jak Random Battle w Steel Panthers, czyli można powiedzieć, że albo gra nam losuje wszystko, albo sobie pewne parametry ustawiamy i toczymy po prostu bitwę. Mamy też kampanię, czyli cały cykl bitew i opcję generacji kampanii. Są to bardzo fajne rzeczy. Jedyne, czego tej grze moim zdaniem brakuje, tej do pełni szczęścia, to opcji grania play by email, ale jest to gra RTS, więc siłą rzeczy takiej opcji raczej się nie należy spodziewać. Trochę szkoda, bo w przypadku Steel Panthers to właśnie ona ogromnie przyczyniła się do popularności i żywotności tej gry. Wybierzmy zatem Single Mission. I tu mamy, jak widzicie, dostępne scenariusze na początku. No, jeżeli ktoś porówna to na przykład z Steel Panthers, gdzie na starcie mamy 500 scenariuszy, to oczywiście może powiedzieć, co to jest. Ale po pierwsze, jest to stosunkowo świeża gra, ona wyszła dopiero 2 lata temu, a ja mam tylko surową wersję, ponieważ do tej gry już wyszło ileś tam DLC.
co w oczywisty sposób przyczynia się do wzrostu ilości scenariuszy, ale że kupiłem ją dopiero niedawno, to nie inwestowałem jeszcze w kolejne dodatki, ale podejrzewam, że jak znam siebie, to zainwestuję, bo już mi się na tym etapie, a mam dopiero za sobą trzy rozgrywki, dwa scenariusze, już czuję, że gra mi się spodoba. Dodatkowo możemy jeszcze tworzyć własne scenariusze, jest na to osobny katalog i możemy jeszcze pobierać dodatkowe scenariusze ze Steama. Na razie się w to też nie bawiłem, ale widziałem, że jest na przykład ktoś ambitnie stworzył całą mapę Czeczenii, przykładowo. I tak, tu mamy scenariusze. Jak widzicie, każdy scenariusz przyporządkowany jest określonym państwom. Też na początku ilość państw jest ograniczona. Kolejne DLC wprowadzają kolejne państwa, ale co ciekawe, już w zestawie podstawowym, jak widzicie, mamy Polaków. Oczywiście Polaków z okresu zimnej wojny. Ponieważ gra, tak jak powiedziałem, skupiona jest na zimnej wojnie, więc wydaje mi się, że jest to nawet bardziej uczciwe niż w przypadku Steel Panthers, bo jak na przykład pamiętacie, Steel Panthers MBT ma napisane, że obejmuje okres do 2020 roku, ale w praktyce jest to lekko ściema, bo na przykład ciężko tam szukać takich rzeczy, które mamy dzisiaj na współczesnym polu walki, jak choćby dużo bardziej aktywna elektronika, drony i te sprawy. Natomiast tutaj twórcy skupili się na zimnej wojnie i naprawdę muszę przyznać, zrobili to ładnie. Trochę wbrew tytułowi, który może kłamać, bardzo rzadko dowodzimy tutaj siłami rozmiarów całej brygady pancernej. Zwykle dowodzimy grupami bojowymi mniej więcej rozmiarów, powiedzmy, batalionu. I tak, kiedy wybierzemy sobie scenariusz, możemy ustalić kilka dodatkowych opcji. Po pierwsze, w tym przypadku gram scenariuszem, gdzie mamy atak Związku Radzieckiego na Finlandię i te dwa kraje są stronami. Gramy domyślnie Związkiem Radzieckim, który atakuje, Finowie się tutaj bronią. I tak, możemy sobie ustawić trening i morale. Są to, powiedzmy, takie ustawienia, które odnoszą się do poziomu trudności. Jednostki lepiej wyszkolone i mające większe morale są lepiej walczą, rzadziej ulegają panice. Tego na razie nie będę się tutaj bawił. Tutaj możemy sobie ustawić kwestię rund, to na razie nas też nie będzie interesowało. To jest ciekawa rzecz, player character. Rzecz, której nie spotkałem się chyba w żadnej innej tego typu grze. Player character oznacza, że któraś z jednostek na polu walki jest nami. Znaczy my, nam, konkretnie naszą postacią, graczem. Ta jednostka ma trochę lepsze parametry bojowe. Ten czołg, najczęściej jest to jakiś czołg, bo zwykle jest to najlepsza jednostka na polu bitwy. Ale jeżeli ta jednostka zostanie zniszczona, to my giniemy. Coś takiego jak na przykład w Command and Conquer czy StarCraftie bywało, że był na przykład jakiś tam pojedynczy bohater, którym my byliśmy. I tu jest to podobnie. Jedna jednostka z całej naszej armii jest nami. To jest taki element mocno hazardowy, dlatego uważam, że fajnie go czasem włączyć, ale w tym przypadku daruję go sobie, bo może on doprowadzić do tego, że scenariusz ulega szybkiemu zakończeniu. Tu możemy sobie ustawić, co będzie widoczne na After Action Report, czyli na widoku po zakończeniu bitwy. I tu mamy jeszcze kwestie związane z widocznością poziomu zwycięstwa i dźwiękami. To nas na razie mniej interesuje, więc możemy po wybraniu scenariusza przejść do bitwy. Wybrałem scenariusz Walk on Water, ponieważ jest to, powiedzmy, pierwszy i chociaż nie ma w tej grze takiego scenariusza stricte tutorialowego, to jednak uważam, że na starcie jest on całkiem dobry. A więc wybieram play. Te grafiki, które wyświetlają się w sekwencjach, kiedy wszystko się wczytuje, uważam, że są naprawdę fajnie klimatycznie zrobione. O ile sama ta gra nie ma imponującej grafiki, to i trzeba przyznać, że jeżeli ktoś szuka gier pod kątem grafiki, to na pewno Armored Brigade go rozczaruje. Tak, muszę przyznać, że te grafiki mi się bardzo podobają i ładnie tworzą klimat. Ok, jesteśmy na polu bitwy. Po pierwsze, możemy sobie powiększyć obszar. Tu widzimy cały obszar Finlandii, na którym toczą się walki. I tutaj mamy tylko tutaj z kolei ten podświetlony, to jest obszar, na którym toczy się bitwa, którą my konkretnie rozgrywamy. Tutaj mamy, powiedzmy, mapę jeszcze fizyczną. Możemy w tych mapach sobie pokombinować. Możemy na przykład, żeby nam ta mapa pokazała się pod kątem i tak dalej, ale to są kwestie w tym momencie mniej istotne. Plansza, co ciekawe, podzielona jest nie na heksy, ale na kwadraty. Myślę, że tutaj widzicie. Jest to coś, co na początku sprawiało mi pewien problem, ponieważ nie jest to coś, z czym byśmy spotkali się na co dzień, ale okazało się w praktyce, że nie taki kwadrat straszny, jak go malują, i sama jest to bardziej kwestia kosmetyczna niż rzeczywiście związana z mechaniką.
Teraz tak. Tutaj widzimy nasze jednostki, czyli naszą niezwyciężoną armię radziecką. Tu jest taka, powiedzmy, ta między zieloną a czerwoną kreską, taka strefa pomiędzy, w której nie mogą znajdować się na początku gry żadne jednostki poza zwiadowcami. Tu widzicie, znajdują się jednostki zwiadowców radzieckich. A tu jest strefa czerwona, czyli strefa, w której znajduje się wróg. Naszym celem jest przekroczenie tej rzeki, stąd ta nazwa scenariusza, a następnie opanowanie tych dwóch skrzyżowań, tego i tego. Jeżeli je opanujemy, a także wyeliminujemy wszystkich Finów w okolicy, wówczas zwycięstwo jest nasze. Tu u góry, w centrum, widzicie dwa takie paski, zielony i czerwony. Przedstawiają one poziomy sił i jednostek, które uczestniczą w scenariuszu i wraz z eliminowaniem kolejnych z nich te paski będą się skurczyć. To by tak było, powiedzmy, ogólnie, jeżeli chodzi o wprowadzenie rzutu na mapę. Jak powiedziałem, grafika może pewnie szału nie robi. Owszem, wszystko to wygląda trochę ładniej, jeżeli zaczniemy powiększać, bo wtedy widzicie, teren robi się, powiedzmy, bardziej czytelny, zrozumiały i tak dalej, ale nadal nie jest to coś, co by zapewne robiło ogromne wrażenie na kimś, kto szuka gier będących wodotyskami graficznymi. Ale ja powiem wam, że to zależy oczywiście od kogoś, co kto lubi. Ja nie jestem typem gracza, który musi mieć super grafikę. Wręcz przeciwnie, zdarza mi się, że kupuję sobie grę, która ma grafikę bardzo archaiczną albo staroświecką, ale broni się przede wszystkim gameplayem i opcjami. Tak jak na przykład opisywany przeze mnie jakiś czas temu na kanale Armored Commander 2, który mnie całkowicie kupił, mimo że grafikę posiada jakby rodem wyjętą z czasów Atari czy Commodora. Ok, rzućmy teraz okiem na jednostki. Tu mamy przykładowo naszego BTR-70, podstawowy transporter kołowy Armii Radzieckiej. I teraz tak, kiedy najedziemy na jednostkę, widzimy jej ikonkę. Zauważcie, że tutaj mamy, może powiększę, mamy taką flagę. Jeżeli najadę na tą flagę, to podświetlają mi się wszystkie jednostki należące do tej formacji. Jest to dosyć ważne, ponieważ póki nie zaczniemy poruszać poszczególnych jednostek, to możemy poruszyć całą formację naraz. I jest to, powiedzmy, szybsze. Jest to wygodna opcja na początku gry. Potem, kiedy na polu bitwy robi się trochę bardziej gęsto, lepiej, że czasem wygodniej dowodzić pojedynczymi jednostkami, wydając im konkretne rozkazy, niż całą formacją. Aczkolwiek muszę przyznać, że jedną z tych cech tej gry jest spora inteligencja i samodzielność poszczególnych jednostek. Przejdziemy się teraz rozkazom, które możemy wydać naszym jednostkom. Tutaj mamy właśnie tego BTR-a i zaznaczam go sobie. Widzimy tutaj podstawowe informacje. Po pierwsze, kontakt z HQ. To jest bardzo ważny element tej gry, który wydaje mi się zdecydowana większość RTS-ów w ogóle zarzuciła i nie spotkałem się z nich. Jeżeli znacie takie RTS-y, które uwzględniały kwestie zasięgu dowodzenia, możecie dać mi znać, będę zobowiązany. I jest to rzecz o tyle ważna, że im dalej jesteśmy od dowodzenia, czy gdzieś tam zerwany jest na przykład łańcuch dowodzenia między poszczególnymi szczeblami, tym trudniej jest jednostce wydać rozkaz. Oczywiście rozkaz zostanie wydany, ale im łączność i kolejność jednostek dowodzenia jest zachowana, tym szybciej jednostka wykona dany rozkaz. Następnie tu mamy opcję Pathfind, czyli jaką jednostka drogę ma znajdować do wskazanego przez nas celu. O, tutaj mamy to wszystko jeszcze raz pokazane, zaraz wam to omówię dokładniej. Tu mamy zasięg, tu mamy rate of fire danej jednostki, czyli jak ona szybko ma prowadzić ogień i jeżeli zdobędzie rate of fire, czyli możliwość szybszego kolejnego strzału natychmiastowego, to ma to zrobić. I tutaj unload, czyli czy jednostka ma natychmiast po wykonaniu rozkazu wyładować swój ładunek. No to jest kołowy transporter opancerzony, więc on przewozi drużynę piechoty. I tutaj wreszcie mamy uzbrojenie. Tutaj mamy 14,5 ciężki karabin maszynowy i sprzężony z nim lekki LKM-762. Zauważcie, że do każdego mamy też ilość amunicji, jednostek amunicji. Fajna rzecz moim zdaniem. Czasami może być lekko frustrująca, kiedy zobaczycie, że brakuje tych jednostek amunicji w kluczowym momencie, ale to dotyczy bardziej, myślę, długich scenariuszy. W tych scenariuszach, które grałem sobie, nie zdarzyło mi się, żebym miał problem z tym. Zauważcie, że tutaj u góry, nie widać tego, podświetla nam się też informacja o tym, jaki to jest typ amunicji. Tutaj mamy na przykład 14,5 HMG
jest to armor piercing, a tutaj mamy klasyczną amunicję, proszę powiedzieć, do prowadzenia ognia. Następnie mamy te opcje, które tutaj możemy ustalić. Pathfind. Pathfind oznacza to, jak szybko, w jaki sposób dana jednostka ma wyszukiwać drogę do swojego celu, któremu wskażemy. Mamy trzy opcje. Short, czyli ma wybrać najszybszą, najkrótszą trasę. Quick, czyli najszybszą. Albo cover, czyli najbezpieczniejszą. Następnie mamy dwie opcje strzelania do celu. Soft target range i hard target range. Soft oznacza cele nieopancerzone, hard oznacza cele opancerzone. Krótko mówiąc, max oznacza, że mamy strzelać w momencie, kiedy tylko zauważymy przeciwnika. FF, czyli effective, oznacza, że mamy strzelać w momencie, kiedy mamy już pewność, że nasze strzały będą nie tylko celne, ale i efektywne. Hold oznacza, że nasza jednostka ma nie strzelać. Rate of fire, czyli szybkostrzelność, krótko mówiąc, jak szybko nasz oddział ma strzelać. Oczywiście szybko, im szybciej strzela, tym szybciej zużywa amunicję. Use main armament, czyli że automatycznie ma używać głównego uzbrojenia, albo tak, albo nie. Unload on contact, czyli w momencie, kiedy wejdzie w kontakt ogniowy z nieprzyjacielem, czy ma automatycznie wyładować swoich żołnierzy. Yes lub no, w tym momencie no. Tu mamy jeszcze dodatkowe rozkazy na szybko, ale to nas w tym momencie mnie interesuje. Zajmijmy się teraz rozkazami, jakie możemy wydać naszemu pojazdowi. Klikamy prawym przyciskiem myszy i pojawiają się następujące rozkazy. Advance to jest po prostu rozkaz ruchu. Czyli wybieramy cel i nasza jednostka jedzie do tego celu. Kontakt. Oznacza, że ma się poruszać, ale w momencie, kiedy nawiąże kontakt ogniowy z nieprzyjacielem, ma się zatrzymać i natychmiast zareagować. Scout oznacza, że ma podążać powoli i ostrożnie do wskazanym celu i tak samo, jeżeli nawiąże kontakt z wrogiem, ma się zatrzymać. Fast oznacza, że ma się spieszyć. Krótko mówiąc, wskazujemy cel i mówimy, zapieprzajcie tam tak szybko, jak tylko się da. Reverse oznacza to, że ma jechać do celu, ale jeżeli dobrze rozumiem, bo nie pamiętam, nie jestem tego pewien do końca, jak powiedziałem, mam tą grę stosunkowo od niedawna, jeszcze wszystkich jej szczególików nie wyłapałem, oznacza to, że mam jechać tyłem. Rotate oznacza to, że ma dojechać do celu i się obracać. Defend oznacza to, że po dotarciu do celu, że ma zająć pozycje obronne. Unload to wyładować po dotarciu do celu swój ładunek. I tutaj mamy ustalić sobie jeszcze zasięg broni dla celów miękkich i twardych. Tutaj z kolei możemy skasować ostatni waypoint, czyli ostatni punkt, gdzie jednostka ma się poruszyć, a tutaj wszystkie waypointy. No właśnie, ktoś mógłby spytać, czemu tutaj nie ma rozkazu fire? Ano jest dlatego, że nasze jednostki działają, powiedzmy, w miarę inteligentnie. I jeżeli widzą wroga, to automatycznie otwierają ogień na podstawie tych ustaleń, które ustaliliśmy tutaj, czyli czy ma strzelać na maksymalnym zasięgu, czy na efektywnym zasięgu. Nie musimy się więc martwić o to, że nasza jednostka, tak jak w jakimś starszym RTS-ie się zdarzało, kiedy zostanie zauważony wróg, to ona po prostu będzie jechać dalej do celu, nie przejmując się tym, że walą do niej z lewa i prawa. Nie, ona automatycznie odpowie ogniem. Oczywiście ten ogień nie musi być super skuteczny, ale będzie reagować. Jeżeli chodzi o ruch, to wybieramy punkt, wskazujemy go, a następnie, jeżeli chcemy, możemy wskazać kolejny punkt, kolejny punkt, kolejny punkt i tak dalej. Przy czym, wyznaczając taką trasę, jak tu widzicie, nie oznacza to, że nasza jednostka bezpośrednio będzie się poruszać po takiej linii, jaką tutaj zaznaczyliśmy. Będzie się ona poruszać według tej opcji, którą wybraliśmy, jest ustawiona domyślnie, czyli Pathfind. Czyli jeżeli na przykład wskazałbym ten punkt, to jednostka, mając na przykład możliwość przejechania w sposób jakiś szybszy, tutaj na przykład nie do końca po linii prostej, a na przykład drogą, wybierze go. Jeżeli wybierzemy mu opcję Safest, to jednostka będzie się starała dojechać do tego punktu, wykorzystując osłonę terenu. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie chcemy, jeżeli chcemy na przykład, udoszliśmy do wniosku, że i tak nie chcemy się tak poruszać, to kasujemy jej kolejne waypointy, a jeżeli uznamy, że w ogóle nie chcemy się tak poruszać, to kasujemy wszystko. Następnie rzućmy jeszcze okiem na coś takiego jak artyleria. W grze tej występuje bowiem także artyleria,
Tutaj mamy gdzieś, żebym nie pomylił się. Nie, tutaj mamy moździerze. Moździerze są tu, pełnią rolę, można powiedzieć, czy w ogóle artyleria pełni rolę wielolaką. Po pierwsze, w jej najprostszym sposobem jest po prostu strzelanie. Czyli powiedzmy to, co już widzieliście tutaj, natomiast tu dodatkowo widzicie trzy opcje. I artyleria może prowadzić trzy rodzaje ostrzału. HE oznacza High Explosive, czyli jest to typowy rodzaj ostrzału przeciw naszemu wrogowi. Wskazujemy cel i oddział, i nasza artyleria strzela w dany punkt amunicją odłamkową przeciwpiechotną, jednak, bo to jest High Explosive. Smoke oznacza, że nasza artyleria wystrzeliwuje w danym punkcie pociski dymne, które tworzą zasłonę dymną, blokując, utrudniając widoczność, sprawiając, że przeciwnik nie będzie nas widział, czy będzie trudniej miał problemy z naszym zauważeniem. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli chcemy gdzieś dotrzeć, przeprawić się i tak dalej, i obawiamy się, że przeciwnik może nas przywitać ogniem, więc wtedy fajnie jest na dany punkt wystrzelić pociski dymne i wówczas przeciwnik będzie miał problemy z naszym ostrzelaniem. Zwykłe jednostki też posiadają czasem granaty dymne, najczęściej dotyczy to piechoty. Ale pojazdy czasem też mogą one sobie postawić zasłonę dymną w momencie, kiedy dotrą do celu, i to i tam da jakąś osłonę. I następnie Illumination. To jest typ amunicji, który używamy w starciach nocnych, i wystrzeliwane na dany obszar sprawiają, że staje się tam jaśniej i na odwrót, można powiedzieć, w stosunku do amunicji dymnej, tym razem widzimy lepiej. I jeżeli na przykład mamy jakąś pozycję, którą chcemy bronić, to możemy wystrzelić pociski oświetlające na jej froncie, i wtedy widzimy szybciej przeciwnika, który się będzie do nas zbliżał. W momencie, kiedy wydamy rozkaz prowadzenia ostrzału poszczególną amunicją, mamy trzy opcje. Tutaj na dole. One są w tym momencie niepodświetlone, ponieważ gra się jeszcze nie rozpoczęła, ja nie prowadzę ognia, ale myślę, że je widać. Te trzy opcje dotyczą rodzaju, w jaki sposób mamy strzelać, ponieważ oczywiście, jak tu widzicie, tutaj mamy moździerz 120 mm, ma on 80 jednostek amunicji. Mamy trzy opcje do strzelania. Fire for effect, czyli nasza artyleria strzela tak długo, aż na przykład ewaporuje przeciwnika albo postawi już mega gęstą zasłonę dymną i tak dalej. One round oznacza, że mamy wystrzelić jedną jednostkę. No jest to rzecz przydatna, jeżeli na przykład chcemy właśnie postawić zasłonę dymną, czy wstawić pociski świetlne. Wtedy rzeczywiście nie ma co walić jak głupim tą amunicją. Wystarczy sobie wystrzelić jeden czy dwa pociski i po zabawie. Hold jest to wstrzymanie ognia, czyli jeżeli wybraliśmy fire for effect i doszliśmy do wniosku, że jednak już dosyć, już wystarczy, koniec tej zabawy, to wówczas naciskamy na hold i nasza artyleria przestaje strzelać. Jak wspominałem, ważną rzeczą są jednostki dowodzenia. Oznaczone są one jako HQ, jak widzicie tutaj, i mają one swój zasięg. Tu widzimy zasięg na przykład dla tej jednostki. Tu widzimy zasięg dla tej jednostki. Tu widzimy zasięg dla tej jednostki. Im póki nasze jednostki są w zasięgu dowodzenia, póty tempo wykonywania przez nie rozkazów jest bardzo szybkie. Przykładowo, jeżeli jednostka jest w zasięgu dowodzenia dowódcy swojej formacji, a ten jest w zasięgu dowodzenia dowódcy na przykład całego oddziału, to tempo wykonania rozkazu potrwa na przykład 30 sekund. To jest bardzo szybko. Ale jeżeli na przykład gdzieś ten łańcuch dowodzenia zostaje zerwany, to może się okazać, że na przykład tempo wykonania rozkazu zajmie 1,5 minuty. To jest już, może być problem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wróg do nas strzela i chcemy na przykład wycofać jednostkę z linii ognia nieprzyjaciela. Wtedy może pojawić się problem. Zajmijmy się jeszcze jedną kwestią. Tu mamy na przykład naszego BTR-70, który jest w tej grze naszym podstawowym pojazdem. I tak, w momencie, kiedy wydamy, gramy oczywiście aktywną pauzę, w tym momencie ta pauza jest włączona. W momencie, kiedy wydamy rozkazy, to możemy kliknąć start i wtedy gra się zacznie. Dzięki czemu możemy na przykład wydawać te rozkazy w pauzie i dopiero kiedy wydamy wszystkie, zacząć sobie grę. To, co chciałbym Wam jeszcze pokazać, to jest kwestia wyładunku, załadunku. Pamiętam, że mi sprawiała ona sporo problemów, kiedy zaczynałem zabawę.
Przykładowo tutaj mamy BTR-a przewożącego drużynę piechoty. Żeby ją wyładować, musimy dać mu opcję Unload, a następnie wskazać, gdzie mają wyładować. Jak widzicie, czerwone pole jest zaznaczone jako, ten kwadrat, na którym stoi, mamy zaznaczony jako niedostępny, więc musimy wskazać tu. I powiedzmy, zacznę grę w tym momencie. To jest trochę tak, zacznie się dziać wiele różnych rzeczy, na które po prostu zignorujcie. O. I zauważcie, że nasz BTR się ruszył. I teraz powinien. A tutaj, jak widzicie, coś się dzieje, ktoś strzela. Ale to nas na razie nie interesuje. I nasz BTR po chwili powinien wyładować piechotę obok siebie. Mogłem też. O, właśnie, mamy piechotę wyładowaną. Jest tutaj drużyna piechoty zmotoryzowanej. Jeżeli chcemy ją z kolei załadować, to musimy zaznaczyć wszystko. I abym nie skłamał, to było coś, co mi też pamiętam sprawiało pewną trudność. Jak to teraz zrobić? Przepraszam was bardzo. Ale jak powiedziałem, to był ten fragmencik, który mi sprawił w grze najwięcej trudności. I chociaż go sprawdzałem jeszcze teraz przed... O, jest tutaj load. Widzicie, jest opcja orders. Wydajemy load. I chłopcy się powinni po chwili z powrotem załadować do transportera. Tym, co to się dzieje, nie przejmujcie się, to omówimy już dokładnie, jak się zacznie gra. Aha, to co jest fajne, to jest to, że jednostka, nawet kiedy jest poza transporterem, ma takie pole, tu widzicie tą żółtą linkę, taką, która wskazuje, do jakiego transportera dana piechota jest przydzielona. To jest przydatna opcja, bo nawet jeżeli nasza piechota oddali się dosyć mocno od swojego transportera, to i tak cały czas widzimy, do którego transportera ona była przydzielona, dzięki czemu możemy dosyć łatwo ogarnąć ten cyrk. Wydaje mi się, że tak naprawdę po tym, jak przyjrzałem, to nie wspomniałem tylko o jednym elemencie, który tutaj warto by dodać, mianowicie spójrzcie na to. Jeżeli zaznaczymy sobie naszą jednostkę, to w momencie, kiedy jedziemy myszą, zwróćcie uwagę na myszkę, widzimy dystans, jakim jesteśmy oddaleni od danej jednostki, a jednocześnie nad dystansem jest zaznaczony los i określona ilość procent. Oznacza to, w jakim stopniu nasza jednostka widzi wskazane pole. Zauważcie, że im bardziej się oddalamy, tym ten procent maleje. Natomiast w momencie, kiedy na przykład wyjdziemy poza dany teren jakiś, na przykład tutaj za lasem, to nasza jednostka momentalnie już traci widoczność, ponieważ tutaj drzewa efektywnie blokują jej widoczność. Nie pokazałem jeszcze kwestii związanych z mapą, mianowicie jeżeli wjedziemy tutaj, to możemy zobaczyć sobie widok izometryczny danego pola bitwy. Natomiast tutaj możemy zobaczyć wysokości, co miewa czasem dosyć istotne znaczenie w przypadku ustalania tego, co chcemy zobaczyć i gdzie chcemy wejść. OK, przystąpmy zatem do realizacji naszych celów. Więc tak, na drugim brzegu rzeki mamy na starcie jedynie jednostki rozpoznawcze, które by warto nieco przesunąć naprzód. Więc tak, fajnie by było, gdyby ci zwiadowcy dotarli tu, zaś ci zwiadowcy advance tu. W ten sposób budynki zapewnią im jakąś osłonę i sprawią, że będzie im łatwiej się przedostać, łatwiej będzie im kontrolować sytuację podczas przeprawy. No właśnie, na początku chciałbym przeprawić ten pluton BTR-ów. I teraz tak, advance i niech one przejadą na drugi brzeg rzeki. Następnie tak, w miarę możliwości zapewnię im też wsparcie tych czołgów, tylko że na starcie czołgi rozlokuję tutaj, tak aby, tylko tak, żeby miały widoczność, tak aby miały powiedzmy widoczność na ten brzeg rzeki i były w stanie na bieżąco wspierać ogniem jednostki tam walczące.
czołgi mają bowiem bardzo duży zasięg i skuteczność, są właściwie w tym scenariuszu naszą taką pięścią, można powiedzieć. Jeżeli BTR pełnią rolę jednostek, które zajmują teren, to czołgi są tym, co właściwie wali we wroga, ma duży zasięg, siłę ognia i może skutecznie jednostki wroga nawet na dalekim dystansie mocno pokiereszować. Zobaczcie, że tu już wydaje rozkazy w tym momencie pojedynczym pojazdom, ponieważ chcę je sobie rozstawić tak, żebym mógł w miarę swobodnie z nich korzystać. OK. Teraz tak, ci zwiadowcy tutaj, tak samo chcę ich nieco przesunąć naprzód. Advance. Zauważcie, że mają jeszcze opcję Infiltrate. Ona jest przydatna z tego, co dobrze rozumiem, bo też nie jestem do końca pewien wszystkiego. Ona jest bodajże przydatna, jeżeli się poruszamy na terenie, który może być zajęty przez wroga. Aczkolwiek, jak powiedziałem, w 100% wszystkiego w tej grze jeszcze nie wyczaiłem, więc nie mogę mówić tutaj autorytatywnie o wszystkim. Tutaj mamy kolejną grupę naszych BTR-ów i ją chciałbym z kolei przygotować. Ona będzie, powiedzmy, taką drugą grupą, która będzie się przeprawiać. Więc umieszczę ją, przesunę ją tutaj, żeby się przeprawiała już zawczasu, żeby przygotowała się do przeprawy. Tu jest nasza jednostka dowodzenia. Ją przesunę nieco bardziej naprzód. I tak samo, powiedzmy, tą. Oraz tą. W ten sposób będę miał pewne, powiedzmy, lepsze pole widoczności. Następnie moimi moździerzami położę zasłonę dymną na tym obszarze, chcąc w ten sposób trochę osłonić moje jednostki podczas przeprawiania się na drugi brzeg rzeki. O. OK, i teraz tak, oni będą strzelać, więc to byłoby na starcie chyba wszystko, co chciałem zrobić. I mogę rozpocząć rozgrywkę. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. O, już na starcie zauważcie, że moi zaczęli wykrywać wrogie jednostki. I teraz tak, od razu zapauzuję, żeby wam to pokazać. Zauważcie. W tym momencie tutaj mam wykrytą jednostkę i wiem, że to jest pojazd przeciwnika. Nic o nim więcej nie wiem, bo widzicie, ta sylwetka jest taka niejasna. Nie wiem dokładnie, co to jest. Wiem tylko, że znajduje się tutaj pojazd. Tu na przykład nie wiem faktycznie nic. Wiem tylko, że jest tutaj zlokalizowana jakaś obecność wroga. Ale co to jest, to nie wiem. Tak samo tutaj i tutaj nie mam jeszcze wiadomości, co to dokładnie są za cele. Tutaj tak samo jest jakiś pojazd, do którego zresztą już moi zaczęli strzelać. Ale zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, wracamy do gry. O, tu został wykryty kolejny. To jest BTR-60. Notabene pamiętam, że mnie to zaskoczyło. O, udało mi się coś zniszczyć. Zaskoczyło mnie, kiedy zaczynałem moją przygodę z tą grą i z tym scenariuszem po raz pierwszy. Nie miałem pojęcia, że armia fińska była aż tak mocno wyposażona w sprzęt sowiecki. To była dla mnie pewna nowość. I właśnie coś zniszczyłem. Gdzie? A, tutaj. Tu był jakiś fiński BMP-1, czyli znany w Polsce jako BWP-1, ale on już był. OK, wróćmy. Tu zauważcie, moi już jadą. Tu moje czołgi podjeżdżają na pozycję. Zauważcie te niebieskie kreski, które oznaczają, że widzą jakiś cel nieprzyjaciela i prowadzą do niego ogień już. Tutaj na przykład stoi fiński BTR-60. Już go nie ma. I tutaj dostaję informację. To menu jest bardzo przydatne w wielu sytuacjach. Zauważcie, na przykład dostałem informację, że jakiś mój BTR jest pod ogniem nieprzyjaciela. Moje moździerze dostałem informację, że są właśnie gotowe do otwarcia ognia.
Więc tak, zapauzuję. I teraz tak. Ci niech wystrzelą jedną jednostkę amunicji, ci także jedną. O, i widzicie, wystrzelili. Tu powinni się zaraz pojawić dym. Moi cały czas prowadzą ogień do wroga, co jest dobrze. Tutaj kolejny BMP-1, tak? I niestety dla Finów w bezpośrednim starciu z moimi czołgami nie mają za dużych szans. O, tutaj już mogę, widzicie, też moje moździerze postawiły zasłonę dymną. Nie jest może ona jakoś szczególnie wielka, ale na początku nie potrzebuje większej. A w tym czasie moje BTR-70 już przeprawiają się przez rzekę. Jak nie trudno zauważyć, w momencie kiedy jednostka porusza się w rzece, porusza się ona wolniej niż jednostka, która porusza się po lądzie. Ale zaletą rzeczywiście armii sowieckiej jest to, że tutaj prawie wszystko pływa. My się śmiejemy często z tej naszych prób kupienia czy budowania nowego bojowego wozu piechoty dla polskiej armii i że za każdym razem, kiedy się pojawiają jakieś pomysły, to jest ten próg wymogu pływalności. I pamiętam, że też mnie to czasem bawiło, ale kiedy się gra w takie gry, to jednak człowiek docenia zalety faktu, że możemy mieć pojazd, który pływa. Jeżeli na planszy jest taka jednostka zielona, to jest oznaczona jako neutralna. Ja nie odkryłem jeszcze w tej grze, czy one mają jakiekolwiek szczególne zastosowanie, poza tym, że po prostu są na planszy. Nie miałem z nimi żadnych doświadczeń, natomiast zauważyłem, że takie sytuacje też mają miejsce. O, coś tu zostało wykryte i znowu zniszczone. Generalnie Finowie, jak powiedziałem, nie mają tutaj w tym scenariuszu lekką. Musiałbym kiedyś z ciekawości zagrać sobie ten scenariusz Finami. Zobaczyłbym, czy w ogóle da się wygrać go dowodząc Finami, co może nie być proste, biorąc pod uwagę fakt, że Finowie mają naprawdę nie mają nawet za bardzo dobrych pojazdów. Co prawda ich BWP-1 nie jest tak naprawdę pojazdem do luftu, tak jak dzisiaj na przykład, bo dzisiaj to jest rzeczywiście jeżdżąca trumna z składką mięsną. Natomiast tutaj na przykład BWP-1 potrafi być groźnym przeciwnikiem na przykład dla moich BTR-ów, bo o ile zauważcie, że taki mój BTR ma uzbrojenie w postaci 14,5 ciężkiego karabinu maszynowego i niewiele więcej, to na przykład BWP-1 posiada armatę, nie pamiętam, 75 mm czy 80, ale coś koło tego, czy 6, z głowy nie powiem wam, ale coś koło tego, co jest na pewno wystarczające, żeby sobie się rozprawić z pancerzem takiego BTR-a. No nie z pancerzem T-72 już oczywiście, ale na BTR-a na pewno wystarczy. Ok. Więc tak, moi się tu przeprawiają, moje czołgi tutaj ta druga grupa BTR-ów podjeżdża. Oni będą teraz kolumną robić, a to jest dosyć, to by trwało dość długo, więc ja to sobie przyspieszę, łamiąc formację tym samym. Bo w tym momencie oni się poruszają kolumną, no co jest uzasadnione, natomiast ja bym chciał, żeby przejechali raczej ławą przez tą rzeczkę. Nie pauzuję nawet gry. Ktoś z was mógłby zauważyć, że na mapie jest jeszcze drugi brud. To prawda, ale zaraz wam pokażę, czemu go nie wybrałem. Bo ja go wybrałem, kiedy grałem w ten scenariusz pierwszy raz i wtedy postanowiłem rozdzielić moje siły i przeprowadzić przeprawę na dwóch kierunkach, wychodząc z niegłupiego chyba założenia, że warto uderzyć na wroga z dwóch stron. Coś, co w teorii wydawało się sensowne, w praktyce okazało się kiepskim pomysłem, bo tam wróg był bardzo dobrze przygotowany do obrony, jego siły były znaczne, a przede wszystkim teren wyjątkowo sprzyjał obrońcom. Zaraz wam to pokażę. Ok. Tu już moi ruszyli, a tych jeszcze mogę przyprawić.
Dopiero kiedy przeprawię pierwszą grupę, to wtedy wezmę się za drugą. O, spójrzcie tutaj, tu jest ta druga przeprawa gdzieś. O, i tutaj w momencie przeprawy wchodzimy do lasu. Lasu, w którym siedzą Finowie i którzy z bliskiego dystansu są w stanie nas razić także przy użyciu broni przeciwpancernej, co tak naprawdę dla naszych pojazdów jest bliskie samobójstwo, powiedzmy. O, teraz już przeprawiają się całą kolumną, całą powiedzmy trialierą, nie tak pojedynczo jak kolumna, w efekcie czego będę w stanie szybciej zareagować. Tutaj zasłona dymna ciągle mi pomaga. Okej, tych zwiadowców mogę przesunąć trochę bardziej naprzód, do tego budynku. Tych zwiadowców także naprzód, do tego budynku. I niech oni rozpoznają okolice, czy gdzieś tu się jacyś Finowie nie czają na nas, a czają się prawie na pewno. Jak to Finowie mają w zwyczaju się czaić? Dobra, a za chwilę moje wszystkie BTR-y będą na drugim brzegu. Mogę nawet sobie przyspieszyć trochę, zauważcie. Nie lubię tego robić i bardzo rzadko to robię, ponieważ takie przyspieszenie sprawia, że łatwo się dostać od kogoś. Ale w takich momentach jak ten można sobie na to pozwolić i tak dzięki temu łatwo mieć całą grupę po drugiej stronie. Ok, jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być, więc możemy ruszać. Będę jechał dość szeroką trialierą, nie będę się tutaj pchał kolumną przez ten teren, ponieważ nie jest to najlepszy pomysł. I teraz, kiedy mam już na polu, powiedzmy, tak uchwycony ten przyczółek, o ten, ci mają tu dojechać, ci mają tu, więc niech przejeżdżają, to mogę się zacząć pokusić już o przeprawienie czołgów. Warto to zrobić, ponieważ czołgi, jak powiedziałem, jak widzicie, mają sporą siłę ognia i warto je po prostu tutaj mieć. Więc jeden pluton czołgów przeprawię na drugi brzeg. Żeby zapewniły moim BTR-om wsparcie ogniowe w kontakcie z wrogimi jednostkami zmechanizowanymi. Ok. A, przepraszam, dałem niepotrzebnie pauzę. Czyli mogę kontynuować. Ci tutaj przesunęli się dobrze. A mogę im dalej jeszcze kazać podejść. Dotrzeć do tych ruin budynku. Ci niestety nie mają takiego wygodnego punktu obserwacyjnego kolejnego. Tutaj dużo szczerego pola jest, a to już nie jest takie dobre, więc umieszczę ich w tym lasku. Te czołgi na razie niech tu pozostaną. Natomiast tu mam jeszcze jeden pluton chyba nie skłamał, pancerny. I on mi tutaj jest absolutnie niepotrzebny. Ja go też przesunę tutaj na pozycję do przeprawy. O, przepraszam, szybkość źle ustawiłem. Jak widzicie, ten pluton jest blisko dowódcy, więc ma bardzo szybkie tempo przyjmowania rozkazów. Spróbuję ustawić znowu fast. Przynajmniej do momentu, kiedy nie nastąpi żaden kontakt. O właśnie. Właśnie dlatego trzeba uważać z tą szybkością, bo podjechaliśmy za blisko i już straciłem jakiegoś BTR-a. Tutaj. Już, oczywiście już reszta moich chłopców otworzyła do jego ruin, co to jest pancer Jäger Squad, jeżeli się nie mylę. A oni są groźni. Oni są uzbrojeni w lekką broń przeciwpancerną i są w stanie zagrozić. Pause. Więc tak, ci niech unload. Okej, chociaż on. Mam nadzieję, że zdążą. Mamy tutaj dość mocną wymianę ognia, jak widzicie. Niby przewaga po mojej stronie, ale piechota ma to do siebie, że jest generalnie trochę bardziej odporna na zniszczenie.
łatwiej zniszczyć pojazd niż grupę piechoty w terenie oczywistym. No to nie powinno być skomplikowane. O, tutaj już jedna z tych grup została zniszczona. Tutaj druga dostaje ostry ogień. Nie są już, jak widzicie, zdenerwowani i zostali właśnie wyeliminowani. Tutaj trwa przeprawa moich kolejnych jednostek. Super. Więc teraz tak, mogę tutaj, to jest piechota, która uciekła z płonącego pojazdu. Tu są moi zwiadowcy, tu jest mój BTR, więc tak. Mogę po wyeliminowaniu tych Finów, mogę ruszyć nieco naprzód. O, widzę, że ktoś inni moi mają problemy. Ci tutaj zostali ostrzelani. Czyli gdzieś tu też siedzi jakiś wróg. Ale pośle tam zaraz kogoś, żeby mieć pewność, że nic złego się nie stanie. Dobra. Ci niech rozwiną tutaj mniej więcej. I tu gdzieś powinienem mieć jeszcze jakieś czołgi. Czy one się dopiero przeprawiają, czy już się przeprawiły? Zaraz sprawdzę. Tu są ci, tu jest ten. To jest ta piechota, która została pokiereszowana. Tu jest jeszcze jeden BTR. Niech rozwinie tralierę tutaj. Tu są moje czołgi, które się właśnie przeprawiają przez rzeczkę opodal Krzaczka. To jest jednostka dowodząca, to ja ją też dam trochę naprzód. OK, resume. Slow. Aha, i tutaj jest, no właśnie, ci się tutaj zatrzymali, nie wiem czemu. A nie, to nie jest. Nie na to. O. Advance, niech oni podjadą tutaj, na pozycję do przeprawy. I slow. Bo jeżeli nie naciśniemy tego slow, to czas się robi bardzo slow, czyli wszystko trwa bardzo powoli. Chciałbym w tym odcinku co najmniej opanować ten punkt. To już byłby pewien sukces. Może powiedzmy ustawię takie tempo. Bez szaleństwa. Ruszyli. Teraz tak, czy czołgi są już na brzegu? Są już na brzegu. Aha, i one już wiedzą, gdzie mają jechać. Ci też. O, tutaj ładnie widać, zauważcie, że tak. Ta zielona linia to jest punkt, do którego kazaliśmy im dojechać. A ta przerywana, czarno-żółta, to jest linia, trasa, którą czołg wybierze. Czyli według zasady quickest wybierze on najkrótszą trasę, która doprowadzi go do tego punktu. Nie będzie ona szła po linii prostej, ponieważ gdyby szła po linii prostej, to musiałby tutaj przejechać przez jakieś zarośla, krzaki i tak dalej, co oczywiście byłoby spowolniałoby go, natomiast on sam wybierze tutaj linię, która będzie dla niego optymalnie najszybszą trasą do celu. O, straciłem kolejnego BTR-a. Slow. Co mnie trafiło? BWP-1 i kolejna grupa niszczycieli czołgów. Może być ciężko, bo moje czołgi są dopiero w trakcie przeprawy. I w tym momencie mogłem wpaść w kompot, jak śliwka. Oni się skupili na razie na tej grupie niszczycieli czołgów, może i dobrze. Niestety nie, tutaj problem, bo nie mam żadnego czołgu, a do niszczenia BWP-ków to jednak potrzebuję czołgi, żeby to móc skutecznie zrobić. O, kolejny BTR poszedł do piachu mój, niestety. Okej, gdzie są te czołgi? Ci już tu jadą. Advance.
Dam im od razu rozkaz, że, za, żeby, zanim że w momencie, kiedy dojadą, żeby ruszyli już dalej. Okej. Bo można tak zrobić, oczywiście. Oni będą wykonają obecny swój rozkaz, będą jechać tam, gdzie mają jechać, a potem automatycznie ruszą w kolejnym wskazany przeze mnie punkt. Okej. Ci już mają jechać, ci już. Ci jeszcze. Dobra. Zapędziłem się trochę za bardzo naprzód i to mnie mogło zgubić w tym przypadku. To mógł być błąd. Bo niestety ten nieszczęsny BMP1 potrafi być utrapieniem dla BTR-ów. W końcu to tylko pojazdy, które miały zapewnić podstawową ochronę piechocie, a raczej nie służyć do walki z wrogimi pojazdami pancernymi. O, straciłem kolejnego BTR-a. W normalnej grze bym pewnie sobie to zapisał i wczytał, natomiast no, chcę wam bardziej pokazać rozgrywkę niż grać, aby wygrać. To nie jest tutaj moim nadrzędnym celem, bo bardziej mi zależy na tym, żeby pokazać wam różne sytuacje, do których może dojść i to, co może się zdarzyć. Także z błędami nawet, bo ucząc się na moich błędach też się może czegoś nauczycie przy okazji. Przede wszystkim, albo prawdopodobnie też ich nie popełnicie. No, trochę mnie tu zabolało. Straciłem tutaj jeden pojazd. Drugi. No, trzeci. Jednego BWP-ka. Tak naprawdę to trochę frustrujące, powiem wam. A ci ciągle strzelają do tej piechoty, która jest chyba dobrze schowana w jakiejś wodzie, a nie na brzegu wody. Mogę zrobić jeszcze coś takiego. Włączę moździerze, wybieram amunicję High Explosive, czyli tą stosowaną do walki z celami, można powiedzieć, nieopancerzonymi. I spróbuję tą piechotę tutaj nad brzegu tego jeziorka przygnieść moździerzami. Okej. Okay. Fire for effect. W dobrym momencie wybrałem, akurat zostali zniszczeni. Czyli mogę szybko wyłączyć ten moździerz, zanim zdążył odpalić ogień. I teraz zostanie mi tylko ten BMP tutaj. A na niego to ja muszę czołgi posłać, bo BTR-y to sobie mogą do niego strzelać i nic mu nie zrobią. Tu jednak potrzebuję, jakby to powiedzieć, mocniejszych argumentów w tej dyskusji. Dobra, przyspieszę sobie trochę czas i ruszę tam czołgami. O. Dokładnie. Sile takich argumentów jednak sile nie mógł się oprzeć. W związku z czym teraz, kiedy go wykończyłem, mogę ruszyć naprzód. Tymi, powiedzmy, te trzy BTR-y pojadą tutaj. Te dwa Advance tutaj. Czy tu mi jeszcze coś zostało? Tu mi jeden został. To też niech podjedzie bliżej. Okej. A w tym czasie, jak już tutaj będzie brzeg czysty, to mogę całą tę grupę zacząć przeprawiać.
A was powiedzmy chciałbym tutaj przerzucić trochę, tak żeby wyjść na to skrzydło Finom. O ile tamci będą atakować bezpośrednio na północ, tak ci, żeby tutaj poszli bardziej na wschód tego odcinka i coś też konkretnego zrobili. Tutaj mam ten czołg. Ten czołg niech się przeprawi na drugi brzeg. Czołgów nigdy nie jest za mało. Aha, te czołgi już tutaj się same dowiedziały, że masz przeprawić. I ci trzej mi tu zostali. Ja ich ciągle trzymam tutaj, można powiedzieć, w rezerwie, na wypadek, gdyby jakiś wróg został wykryty. Ci mogliby. Spróbuję ich, żeby weszli do tego lasku. Ok, i kontynuujmy rozgrywkę. I mam nadzieję, że uda mi się zająć zaraz ten punkt zwycięstwa. I to mi ładnie powinno zamknąć pierwszą część tego materiału. Trochę optymistycznie oczywiście zakładam. Zauważcie, że jestem teraz już dalej od moich dowódców, więc no, te rozkazy przychodzą z pewnym opóźnieniem. O! Został namierzony kolejny cel. Znowu pancerjegery. No, walę w nich tyle, także mam nadzieję, że ich zniszczę, zanim oni coś mi zniszczą. O, tutaj zauważcie, że nawet strata wewnątrz pojazdu została odnotowana, czyli jakiś jeden żołnierz tam zginął, który siedział w tym pojeździe. Dobra. O, straciłem ten pojazd niestety znowu. W takich sytuacjach dobrze jest jednak zmienić sobie ustawienie na ten, na żeby w momencie, kiedy następuje kontakt, żeby się jednak pojazd zatrzymał. Teraz widzicie, po co właśnie jest taka opcja. Ci już też ponieśli straty, zobaczcie, tutaj trupy ich leżą, ale tutaj już jakiś jeden ciągle twardo się broni. Już im tak naprawdę jeden żołnierz został temu oddziałowi, ale. O! I zdobyłem ten punkt zwycięstwa. Tu mam informację, że tutaj jest stanowi już jakieś zagrożenie dla mnie kolejne. Ten obszar, ale to powiedzmy, powinniśmy już sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, przy okazji następnym razem. Ci się tutaj przeprawiają cały czas przez rzekę. I tu jeszcze zostały jakieś dwa BTR, o których zapomniałem. Czy one jadą? Nie, jadą, dobrze. Okej. Więc tak, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mieliście okazję zobaczyć pierwsze, powiedzmy, takie elementy walki ze stratami po obu stronach. Przy niezbyt moim umiejętnym niestety dowodzeniu, jeżeli chodzi o RTS-y, to ja niestety wciąż nie jestem wirtuozem. To nie są gry, w których bym czuł się specjalnie dobrze. Aczkolwiek podoba mi się ta gra i na pewno będę uczył się w nią grać lepiej. Na razie to jeszcze wszystko potrzebuje czasu. Więc na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Myślę, że w drugiej części spróbuję dotrzeć do tego punktu. Nie wiem, czy uda mi się już w drugiej części zakończyć grę. Mam nadzieję, że tak. No, przekonamy się.